A teraz póki co no, mamy tutaj bardzo dramatyczną właściwie sytuację, jeśli chodzi, myśmy tyle razy starali się mówić o tych szczepieniach jako o wielkim niebezpieczeństwie, różnych patologiach. Za chwileczkę łączymy się z Przemkiem Cuskę, który tutaj jakby szefuje temu stowarzyszeniu projektowi NOP, prawda, niepożądane odczyny poszczepienne, no jest afera. Gdzieś tam przeleżały, rozumiesz, szczepionki bez chyba chłodni przez dłuższy czas i czy były niebezpieczne, czy też nie. Myślę, że najwięcej powie na to nasz kolega Przemek, a potem spróbujemy to jakoś pokomentować, co? Tak już od... No mam nadzieję, że koledzy zaraz będą tutaj go wrzucać, będą nas łączyć, ja tylko tu przełączam. No, bo wiele też różnych wątków się pojawia, nie tylko związanych. Tak, ale mamy go umówionego na 20, to dobrze. Potem byśmy po 20 łączymy się z Przemysławem. To będzie Poznań dla nas geograficznie, gdybyście, chyba że coś się zmieniło, ale pamiętam Przemka, że z Poznania, żeśmy się też spotkali ostatnio jeszcze na konferencji tutaj. Halo. Tak, witamy, dobry wieczór Przemysław, czy dobrze cię, ja cię dobrze słyszę, czy nas słyszysz? Tak, słyszę bardzo dobrze. Przemku, tak od początku do końca, bo sprawa przewinęła się przez media mainstreamowe, no ale wiem, że dzisiaj były u ciebie duże telewizory, co byłem w szoku, bo tak naprawdę to Jarek Kasprzek tutaj nas mnie zainterweniował, że jest temat i ja od razu do ciebie, bo on mówił, słuchaj, ty byś najwięcej wiedział, a u ciebie duże telewizory dzisiaj były w związku z tą aferą szczepienną, to prawda? Tak, i wczoraj byli przedstawiciele mediów mainstreamowych, dzisiaj dwie stacje były. No cóż, no czego mogę się spodziewać po tych wywiadach, że jeżeli będzie puszczone, powiedzmy, nie wiem, z 5, 7, może 10%, no to będzie fajnie, ale tutaj no wielkich cudów bym się nie spodziewał. To naszym widzom opowiedz tak by od początku tą historię, jak ty ją znasz, po prostu od siebie. Jak to wygląda? Wszystko zaczęło się od tego, że główny inspektor farmaceutyczny wycofał dwie szczepionki z obrotu. Było to 18 lipca tego roku, 2013, z zapewnieniem, że te szczepionki zostały wycofane, ponieważ nie spełniały wymogów homogeniczności, nie wyjaśniając, co to znaczy. Brak homogeniczności oznacza po prostu, że w tych szczepionkach wytrącił się osad. I było zapewnienie, że nic się złego nie dzieje po podaniu tych szczepionek, że żadne dzieci nie zostały tymi szczepionkami zaszczepione. A rozdzwoniły się telefony do naszego stowarzyszenia, dostaliśmy dziesiątki, praktycznie setki maili każdego dnia, kiedy to wszystko zostało nagłaśniane i się okazuje, że dzieci tymi szczepionkami były szczepione od grudnia, od listopada zeszłego roku. Czyli przez ponad 8 miesięcy nikt z tym nic nie zrobił. Podam tutaj, że chodzi o dwie szczepionki, to jest EUVAX firmy LG Life Sciences Poland i o serii UFA1201. Jest to szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i tą szczepionkę dziecko dostaje w pierwszej dobie życia, w drugim miesiącu oraz w szóstym miesiącu. Czyli jeżeli można mówić o bardzo dużym pechu, to niektóre dzieci mogły zostać zaszczepione trzykrotnie tą zepsutą szczepionką. Zresztą mamy takie sygnały, że kilka dzieci zostało zaszczepionych trzykrotnie, tak jak właśnie powiedziałem, tą zepsutą szczepionką. Druga szczepionka, która została wycofana, to jest Tripasel francuskiej firmy Sanofi Pasteur SA o serii numerze C4007AK. Jest to trójwalentna szczepionka zawierająca trzy przeciwciała przeciwko błonnicy, tężcowi i krztuścowi. I tą szczepionkę podaje się różnie to jest, w drugim, czwartym, szóstym miesiącu życia, potem kiedy dziecko ma półtora roku i kiedy ma 6 lat. Czyli znowu tutaj tą szczepionkę dziecko mogło dostać dwa razy. I rodzice... dzwoniąc do nas, podawali, że są takie powikłania, które, jakby to powiedzieć, dziwnie się zbiegły w czasie. Mianowicie, że są to ciężkie zapalenia oskrzeli, problemy neurologiczne, drgawki, brak apetytu, alergie pokarmowe połączone z wymiotami, z biegunkami, alergie skórne, nawet ciężkie przypadki atopowego zapalenia skóry.
No i tak to wygląda na chwilę obecną, że kontaktowaliśmy się ze wszystkimi ważnymi urzędami w tej kwestii, czyli między innymi był to Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Zakład Higieny i krótko mówiąc odsyłali nas od Kajfasza do Ajfasza i tak dalej, czy jak to się mówi. W każdym razie dopiero dzisiaj mailami otrzymaliśmy jakieś takie pobieżne informacje. A rodzicom praktycznie w mediach mówi się, że nic złego się nie dzieje. Jeżeli chodzi o te doniesienia o tym, czy komu coś się stało, to rozumiem, że na razie takich jakichś drastycznych informacji na szczęście nie ma, że ktoś naprawdę bardzo, bardzo ucierpiał i wiąże się to z tą sprawą. Na razie nie macie takich sygnałów. Halo? Coś straciliśmy łączność? No, mamy właśnie zgłoszenia od w tej chwili już kilkuset osób, które mówią, że no niestety, jak zaczęli obserwować swoje dzieci, no to, że dzieje się coś niedobrego. Są to właśnie te powikłania poszczepienne, o których wcześniej wspomniałem. Tylko tyle, że drastycznych jeszcze nie masz, tak? O to mi chodziło, czy jakiś bardzo drastyczny. Niektóre matki mówią, że niestety dzieci miały i ciężkie zapalenia oskrzeli, i tachykardię. Rozumiem. Teraz pytanie dotyczy... No, proszę cię kontynuować. Nie chciałbym mieć drastycznych takich... Wiem, ja tak mówię, że na szczęście tylko pytam. Czy dalej mamy taką sytuację? Przy okazji rozszerz nam tą kwestię. Kiedyś pytaliśmy, jak były rozmowy na ten temat, że w zasadzie nie ma systemu rejestrowania tych wszystkich właśnie powikłań, które są po szczepieniach, a to co jest, to jest jakaś atrapa albo po prostu no, ściema, mówiąc bardzo podwórkowym językiem. Teoretycznie jest system zgłaszania i monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale to jest tylko teoretycznie. Praktyka pokazuje zupełnie coś innego, mianowicie, że lekarze bardzo niechętnie zgłaszają niepożądane odczyny poszczepienne. Nawet ustawa mówi wyraźnie, że lekarz jest zobowiązany do zgłoszenia samego podejrzenia takiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, ale lekarze po prostu nie wykonują swojego obowiązku. I efekt jest taki, że w tej chwili mamy to, co mamy, że jest to tak zwane kukułcze jajo, który jeden urząd podrzuca drugiemu, ponieważ nie istnieje żadna komisja, żaden departament, żaden urząd, który zajmuje się zdrowiem dzieci zaszczepionych szczepionkami wycofanymi z obrotu. Po prostu nie ma urzędników, którzy zajmowaliby się właśnie taką kwestią. No i co tu dużo mówić, jeżeli nałożymy to na bardzo taki nieskuteczny system monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, no to praktycznie rodzice z takimi problemami swoich dzieci zostają sami. Nie mają co liczyć na jakąkolwiek pomoc. Oczywiście otrzymaliśmy odpowiedź dzisiaj właśnie z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, że to lekarz, do którego pójdziemy z poradą, co robić w takiej sytuacji, że to on musi zgłosić to jako podejrzenie NOP, czy jako sam NOP, wypełnić odpowiednie dokumenty i musi to zgłosić do sanepidu. Ale z kolei mamy też informacje od matek, od ojców, którzy byli ze swoimi pociechami u lekarzy, że nie ma się co przejmować, że to nie ma żadnego związku ze szczepieniem. Takie opinie bardzo często lekarze podają bez przeprowadzenia jakiegokolwiek wywiadu czy jakichkolwiek głębszych badań. Po prostu rodzice są odpychani, wypychani z przychodni i mają sobie radzić sami. No więc tak, jak jest twoje teraz jakby podsumowanie tej sytuacji, jak to się rozwinie dalej, prawda? Co z tego może wynikać, czy jakaś odpowiedzialność w ogóle kogokolwiek tutaj spadnie, że to przeleżało we w niewłaściwy sposób gdzieś tam w magazynach? Cóż, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to ja bym tutaj nie liczył na cud, bo tutaj teoretycznie odpowiedzialny jest Skarb Państwa, ponieważ to urzędnicy państwowi nie dopełnili obowiązków, jakby to powiedzieć, nie zapewniając monitoringu niepożądanych odczynów poszczepiennych w takiej właśnie ciężkiej sytuacji, kiedy dzieci były zaszczepione wycofanymi szczepionkami. A mówię, te
przypadki idą już w setki. I tutaj no, rozmyślamy właśnie nad tym, żeby zebrać odpowiedni materiał z przychodni i ze szpitali i przygotować się do pozwu zbiorowego. Prawdopodobnie to będzie skarżony Skarb Państwa lub niewykluczone, że również urzędnicy personalnie. Co rodzice mogą zrobić? Rodzice mogą zrobić następujące rzeczy. Muszą odebrać kopię dokumentacji medycznej z przychodni bądź ze szpitala, ponieważ to się okazuje, że obowiązkiem pielęgniarki, która prowadzi szczepienia, lub lekarza, który szczepi dziecko, obowiązek polega na tym, że w książeczce zdrowia musi być wpisana seria danej szczepionki. Mam informację, że jest tylko pieczątka i podpis lekarza, że szczepienie zostało wykonane. Natomiast nie ma ani słowa o wpisie numeru i serii szczepionki. A więc tak, aby dziecko było szczepione, nie wiadomo na czym. Musi być kopia dokumentacji medycznej. Następnie trzeba zgłosić pisemnie problemy lekarzowi, on to musi potwierdzić, że odebrał. Trzeba powiadomić odpowiednie urzędy typu Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Państwowy Zakład Higieny. Trzeba złożenie do prokuratora, ale to zastanowimy się właśnie nad pozwem zbiorowym. No i wtedy zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj siedzi wśród nas dwóch, to jeden prawnik, politolog i prawnik, więc prawnik będzie miał teraz głos, czyli Paweł. Więc jak Paweł, to widzisz, jeśli chodzi o szansę tego typu właśnie, wiesz, jakąś pozwów właśnie. Znaczy, jeśli chodzi o odpowiedzialność prawnokarną, to z całą pewnością jest otwarta droga. Co prawda inni urzędnicy państwowi będą to przygotowywać, czyli prokuratorzy. Natomiast co do roszczeń cywilnych, które tutaj byłyby najbardziej dotkliwym aspektem odpowiedzialności, no to za bardzo na razie w tym systemie nie widzę, chyba że mielibyśmy bardzo konkretne materiały wskazujące, że krzywda moralna, ten stres był uzasadniony, że rzeczywiście konsekwencje zdrowotne bezsprzecznie wynikały, tych dzieci zaszczepionych bezsprzecznie były związane z tymi szczepionkami, to wtedy rzeczywiście roszczenia cywilnoprawne też są realne. Natomiast nie żyjemy w Ameryce i tutaj za sam stres no zbyt wiele tutaj żądać nie możemy. No to jest właśnie ten urok tego systemu kontynentalnego. No w tym systemie związanym z orzekaniem przez ławy przysięgłych, ten aspekt ludzki łatwiej przełożyć na materialne zadośćuczynienie właśnie za krzywdę, za ten stres, że masz dziecko, które wzięło te szczepionki, niby jest chore, miało jakieś zapalenie, ale nie wiadomo, ale twój stres jest tak duży i tego dziecka, że to nie da się tego wycenić, tak? No więc, rozumiem. Więc generalnie to roszczenie cywilnoprawne ma ten charakter taki prewencyjny, tak? Że właśnie za to odpowiedzialność ponosi ten, kto miał przygotować szczepienia, żeby to było w sposób profesjonalny i bezpieczny przeprowadzone, nie zabezpieczył tego, musi ponieść konsekwencje finansowe. Ja tylko, Przemek, bo zaraz twój głos, poprosimy cię jeszcze o komentarz, czy z praktyki waszej, jeśli chodzi o roszczenia w przypadku w ogóle innych momentów, kiedy szczepienie przyniosło uszczerbek na zdrowiu dziecku czy dorosłemu, czy te takie przypadki są skutecznej jakby egzekucji poprzez na przykład proces cywilny? Znane ci? Niestety nie ma. Tak jak przedmówca powiedział, w naszym systemie prawnym praktycznie nie ma możliwości, żeby skorzystać z tej drogi zadośćuczynienia. System jest tak skonstruowany, że jeden z ważnych punktów kodeksu lekarskiego mówi, co jest podkreślane, że lekarz nie będzie źle świadczył przeciwko drugiemu lekarzowi, a więc nawet jeżeli pacjent z jego winy umrze mu na stole w czasie operacji, to praktycznie nic złego mu się nie stanie. Po prostu to była wina pacjenta, że wziął i umarł. I dokładnie jest tak samo ze szczepieniami. Zauważmy, że wiele razy jak rodzice idą z problemami powikłań poszczepiennych do lekarza, to tak jak mówiłem wcześniej, że od progu pierwszym zdaniem, często wypowiadanym bardzo głośno, bardzo agresywnie przez personel medyczny w stosunku do rodziców jest to, że dlaczego pani tu przyszła, przecież to co się dzieje z pani dzieckiem to są pani zaniedbania, to w ogóle nie ma żadnego związku ze szczepieniami.
I próbuje się takich lekarzy potem leczyć psychiatrycznie, zapisując im leki na uspokojenie, że to jest wszystko jakaś histeria i tak dalej. Także tutaj niestety jest to przerażająca sytuacja, że lekarze też, jakby to powiedzieć, sami się boją takich sytuacji. Po pierwsze, mało który lekarz wie, że jest w ogóle formularz do zgłaszania niepożądanego czynu poszczepiennego. Mało który lekarz wie, jak go prawidłowo wypełnić. A potem jest to przerażenie i strach, że co będzie, jeżeli ja to wypełnię. No to będę mieć komisję sanepidu, dlaczego do tego doszło. Być może dziecko nie było w pełni zdrowe. Być może szczepionka została źle podana. I tu mamy kłopoty. Obawy przed własnym, przed własną pozycją zawodową. No, robi się tak, jak się robi, czyli tych NOP-ów się nie zgłasza. Jasne, no cóż, będziemy oczywiście śledzić to wszystko, jeżeli coś będzie nowego, znaczącego, da nas jakaś informacja, to poprosimy Cię, Przemku, o jakieś tam ponowne połączenie i komentarz, dobrze? Jeżeli, Przemek, jesteś, słyszysz nas? Na koniec jeszcze podaj jeszcze jakieś dane kontaktowe do siebie, bo może wiele osób słuchających będzie chciało skonsultować. Tak. Więc podaję dane. Można się kontaktować poprzez stronę internetową www.stopnop.pl oraz można znaleźć nas na Facebooku. Wyszukiwarkę można wpisać facebookową StopNop i od razu nasz profil wyskoczy. Także tutaj nie ma problemu. Maile są podane na stronie internetowej czy poprzez Facebooka. Jestem dostępny. Przemysław Cuskę, Justyna Socha, inne osoby, także nie ma najmniejszego problemu. Tam możecie Państwo oczekiwać od nas rzetelnych informacji, co robić w takiej sytuacji, kiedy dziecko zostało zaszczepione tymi feralnymi szczepionkami, jak i również w innych ciężkich sytuacjach. Bardzo Ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Bardzo. Miłego wieczoru. No więc cóż, no komentarzy to w zasadzie dużo nie trzeba, bo zostało wszystko powiedziane. Jak masz jeszcze coś ważnego i ciekawego do powiedzenia naszym widzom, bo środko jesteś po długiej przerwie, nieobecności, urlopie, to bardzo Cię proszę. Potem mamy materiał, też zachęcamy widzów, żeby czekali nadal. Nagrany kilka dni temu by Skype z Polakiem mieszkającym w Niemczech, który, muszę Ci przechodzić, ma taką jazdę, może być z policją i z wymiarem sprawiedliwości, że jeżeli to, co mówi, jest prawdą, nie wymyśla tego, to no to tam się już zaczęło, tak powiem. Franca Kawki, że tak powiem, urząd pasuje jak gulał pod to, co dzieje się w tej chwili w przypadku tego właśnie Polaka mieszkającego w Niemczech. Ale to za chwilę, bo to było nagle parę dni temu. Teraz tak na gorąco to absolutnie wiele myśli do głowy przychodzi po tym materiale o szczepieniach. To jakby zastanawiam się nad jakimiś systemowymi kwestiami, bo jest to sprawa, która sama w sobie jest bulwersująca, nic tu nowego nie powiemy. Dokładnie. Że są jakieś służby, które za to odpowiadają i skoro w tak ważnym elemencie to nie działa, to znaczy, że jest jakiś głęboki problem systemowy. To dla nas nie pierwszy z nas twierdzić. Nie pierwszy z nas, chyba jakby takie źródło tego, że służba publiczna jest publiczna, że szczepienia są obowiązkowe i tak dalej, i tak dalej. Za tym idzie, za tą troską idzie tak naprawdę jedno wielkie zniewolenie. I potężne interesy. I to tak, potężne. Możemy się bulwersować, tutaj obwiniać, tak. Ale w sensie kolektywnym to ponosimy za to odpowiedzialność, bo nie rozpoznajemy tych zagrożeń, nie potrafimy ich diagnozować, nie potrafimy stworzyć alternatywy. Wiemy jako tutaj społeczeństwo, społeczność. Więc niestety tak mantrę i do znudzenia mogę powtarzać, że skupienie się na tworzeniu struktur lokalnych, na przygotowaniu się do prawdziwego obywatelskiego zarządzania pozwoli nam, jeśli nie uniknąć, to znacznie przynajmniej ograniczyć takie niedorzeczności.